Jasiek znów pobił się z kolegą. Marysia nie uważa, przysnęła na lekcji. Kuby od tygodnia nie było w szkole. Znowu jest chory. Paweł dziś usłyszał, że jest głupi. Znów dostał pałę z matmy. Zły. Niegrzeczny. Mało inteligentna. Nie oceniaj. Czy wiesz, że te dzieci mogą być niedożywione? Powodem rozkojarzenia, braku koncentracji, słabej odporności, agresji, trudności w zapamiętywaniu może być po prostu niedożywienie. Niedożywienie nie dotyczy tylko najuboższych. Często dotyka także dzieci, które na co dzień są najedzone. Ich posiłki ubogie są w witaminy i minerały, przez co nie zapewniają im prawidłowego rozwoju. Zadbaj o to, co jedzą nasze dzieci. Przygotuj swojemu dziecku zdrowe drugie śniadanie. Upewnij się, że w szkole może zjeść ciepły, pełnowartościowy posiłek. Wszystko jest w naszych rękach. Musimy zadbać o to, by wszystkie dzieci w Polsce były dziećmi dożywionymi. Stop niedożywieniu. Stop niedożywieniu. Stop niedożywieniu. Stop niedożywieniu.